Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa. Środa 13 tygodnia w ciągu roku zwykłego, ale tak naprawdę dzisiaj, znaczy nie naprawdę, tylko dzisiaj jest 29 czerwca właśnie i 29 czerwca obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Tak, zawsze dla mnie to jest ciekawe, że Piotr i Paweł to za dużo za życia w tym świecie nie mieli wspólnego, w sensie takim, że no tak osobiście to się może ze dwa razy spotkali. Święty Paweł o tym trochę wspomina. W tym raz Piotra upomniał nawet, tak, gdzieś tam miał jakieś uwagi do Piotra, czy konkretnie o taką nieszczerość trochę Piotra w postępowaniu w kwestii tam posiłków. Jest taka scena, no ale też święty Paweł wspomina o tym, że bardzo, bardzo szanował autorytet Piotra, bo mówi o tym święty Paweł, że właśnie udał się do Jerozolimy, jak mówi, do tych, którzy są uważani za powagi. I tu dodaje święty Paweł bardzo ciekawą uwagę do tego stwierdzenia, że do tych, którzy są uważani za powagi. I wśród tych powag, że tak powiem, tych autorytetów, do których się udał, to wymienia na pierwszym miejscu właśnie zawsze świętego Piotra. I dodaję takie ciekawe stwierdzenie, jacy oni byli dawniej, w ogóle o to nie dbam. Nie? Że właśnie święty Paweł, i to jest dobry też wstęp do dzisiejszej Ewangelii, do której za chwilę dotrzemy, że święty Paweł w ogóle nie interesował się tym względami jakby ludzkimi. Nie? Jak po ludzku ocenić świętego Piotra? I pokazuje święty Paweł, że święty Piotr po ludzku może być różnie oceniany. Nie? Że po ludzku w pewnych sytuacjach, w pewnych tam relacjach nie umie się zachować, nie? Jest jakiś toporny, grubo ciosany, nie? No prosty rybak z Galilei, prawda? I który w zasadzie w życiu nic nie osiągnął, bo się brzęczy mi dzisiaj w uszach to stwierdzenie świętego Piotra, kiedy właśnie spotyka Jezusa nad jeziorem, kiedy Jezus się ku niemu zwraca, mówi, że całą noc łowiłem, nic nie złowiłem. Jego życie, jakby to stwierdzenie jakby jest podsumowaniem dotychczasowego życia Piotra. Nic nie złowiłem, nic nie osiągnąłem, wszystko runęło. Bankrut życiowy. W takim punkcie go spotyka Jezus. W punkcie kompletnego życiowego bankructwa. Nie? Właśnie, więc święty Paweł mówi, że go nie interesują żadne ludzkie względy dotyczące świętego Piotra. Że powaga świętego Piotra w jego oczach, to, że święty Piotr jest autorytetem w jego oczach, w oczach świętego Pawła, to wynika nie z jakichś ludzkich właściwości, ludzkich ocen i tak dalej, tylko świętego Pawła interesuje jedno, że na świętego Piotra wskazał kto? Jezus. Ponieważ na niego wskazał Jezus, koniec, kropka, nie? Nie ma żadnej dyskusji. Nie? Udaje się do Jerozolimy, żeby przedstawić właśnie Piotrowi i apostołom Ewangelię, którą głosi, właśnie po pierwsze Piotrowi. No i się szczyci tym właśnie, że z Piotrem się dogadał, że Piotr podał mu prawicę, nie? Na znak właśnie, że uznaje to, co święty Paweł głosi za poprawne. Nie? To jest ciekawe, nie? Bo święty Paweł mówi, chciałem tego potwierdzenia, żeby się nie okazało, że biegnę na próżno. Nie? Że biegnę na próżno. Zobaczę, jak świętego Pawła życia nauczyło spotkanie Jezusa pod Damaszkiem. Nie? Że święty Paweł z całą gorliwością, na jaką go było stać, a przecież był potwornie gorliwy, niszczył chrześcijaństwo, zabijał mężczyzn, kobiety, dzieci nawet, nie? Mówi Pismo Święte, porywał mężczyzn, kobiety i dzieci z domów, nie? W przekonaniu, że służy Bogu, że robi przysługę Bogu, że taka jest wola Boga, że pełni wolę Boga. I zobaczę, jak teraz dbałość Pawła, jak w spotkaniu z Jezusem pod Damaszkiem odkrył, jaką dramatyczną pomyłkę, jaką straszliwą pomyłkę popełnił. W spotkaniu z Jezusem doświadczył, jak straszliwie się pomylił, jak straszliwych zbrodni dokonał, nie? W przekonaniu, że pełni wolę Boga. Jakby to świętego Pawła nauczyło, że nikt z nas nie jest punktem odniesienia sam dla siebie. Nie? Prawda, że ja potrzebuję punktu odniesienia w Chrystusie, prawda? W Chrystusie, prawda, który przemawia przez swój Kościół, a na czele tego Kościoła stoi Piotr. Nie? Piotr. Nie? Dzisiaj Piotr ma na imię Franciszek, na niego wskazał Jezus, koniec, kropka. Nie? My po ludzku możemy
przypinać Franciszkowi różne łaty, tak po ludzku, nie? Prawda? Ale no, święty Paweł nas dzisiaj upomina, nie? To wszystko jest nieważne. To wszystko jest nieważne. Ważne, że na niego wskazał Jezus, nie? Bo to jest tak, że po ludzku każdemu z nas różne łatki można przypiąć. Dlaczego? Bo każdy z nas jest grzesznikiem. Słuchajcie, dlaczego Bóg kocha grzeszników? Bo po prostu innych ludzi nie ma. Są tylko grzesznicy. Matkę Bożą zostawiam na razie na boku, bo jest, że tak powiem, poza konkurencją. Więc proszę tutaj mi nie wypominać, że właśnie jest jedna niepokala niepoczęta, prawda? Tak, jest jedna niepokala niepoczęta i ona potwierdza to stwierdzenie, tak? I istnienie potwierdza to stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Bo gdyby tak nie było, to Maryja byłaby niepotrzebna. A właśnie jakby potrzeba stworzenia Maryi jako niepokala niepoczętej wynika z faktu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. A to tak nie będę tego rozwijał, to proszę sobie księdza Papczyńskiego poczytać, kapelana Jana III Sobieskiego. Dla niego właśnie w jego pismach to jest to, nie? Że dla nas ludzi jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie niepokala niepoczęcie. Dla nas grzeszników. To ze względu na nas grzeszników Bóg zrobił, bo gdyby nie pokalana, to my byśmy nie byli w ogóle w stanie skorzystać z tego, co Jezus dla nas zrobił. Nie jesteśmy w stanie, my grzesznicy nie jesteśmy w stanie skorzystać z miłości. Nie? Że mamy bez przerwy będziemy w konflikcie z miłością. Że prawdziwa miłość, kiedy przychodzi, to zawsze spotka się z konfliktem z naszej strony, bo grzesznik zanegował w sobie miłość. Nie patrzy miłością, nie myśli miłością, nie jest w stanie mieć relacji z miłością. Relacja grzesznika z miłością zawsze kończy się ukrzyżowaniem miłości. Jezus na to jest gotowy, prawda? I to jest Jego miłość do nas, że właśnie z takimi chce mieć relację, właśnie z takimi. Nie? I mimo, że wie, ile będzie to kosztować. Więc jest potrzeba niepokalanej, bo inaczej nie jesteśmy w stanie w ogóle skorzystać z tego, że miłość do nas przyszła. Bo grzech będzie nas prowokował, właśnie ciemność, grzech zawsze będzie nas prowokować do zabijania miłości. Dlaczego? Bo człowiek jak nie karmi się miłością, to umiera. Umiera. Życie traci smak, traci sens, traci wszystko. Człowiek zapada się w ciemność, w nicość, nie? I ta nicość coraz bardziej nad nim panuje i dlatego właśnie ciemność, nicość, grzech, diabeł będzie mnie przekonywał do tego, żebym się odrywał od miłości, niszczył miłość, zabijał miłość sam własnymi rękami, żebym się odcinał od źródła. Od samego początku, od momentu grzechu pierworodnego właśnie o to chodzi, że człowiek póki karmi się miłością, jest istotą żyjącą, żywą, nie? To, co mówi święty Piotr w dzisiejszej Ewangelii, ty jesteś syn Boga żywego, żyjącego właśnie. Seichochios tuteu tudzontos, Boga żyjącego, tak mówi święty Piotr. Teraz to przeczytamy. Nie? Tak właśnie to już tak wchodzę dosyć mocno w medytację, więc może czas zmierzać do lektury Ewangelii. Właśnie tylko skończę tą myśl. Nie? Właśnie dlatego no, człowiek potrzebuje karmić się miłością i dlatego wtedy dopiero żyje. Nie? Dlatego właśnie Duch zawsze będzie prowokował człowieka do tego, że się od miłości odcinał. Nie? Właśnie i wykorzysta do tego właśnie takie różne względy ludzkie. Nie? Że skupi nas na względach ludzkich. Nie? Na względach ludzkich. Nie? Że po ludzku, po ludzku, po ludzku. Ale jak to ocenia Jezus? Jak na to patrzy Jezus? Okazuje się, że Jezus kocha grzeszników. To było takie bulwersujące, że Jezus kocha grzeszników. Kocha bankrutów życiowych. Tylko cała sztuka jest uznać, że to ja jestem bankrutem życiowym, to ja jestem grzesznikiem i ja potrzebuję karmić się miłością, miłością, która kocha grzeszników, bo to ja jestem grzesznikiem. I ktoś, kto nie umie przyznać, że jestem grzesznikiem i potrzebuje karmić się miłością, która leczy mnie z grzechu, to nie wybaczy drugiemu żadnego grzechu. Będzie aż syczał, nie? Aż się będzie pienił, nie? Że temu drugiemu noga się powinęła. Natomiast święty Paweł mówi, ja upomniałem Piotra, nie? Upomniałem, nie? Ale on nie był zbulwersowany Piotrem. Jakoś nie przekreślił autorytetu Piotra. W jego oczach w ogóle to nie rzutowało na pozycję Piotra, nie? Po prostu no, upomniałem brata, no bo co? Ja jestem grzesznikiem, mój brat Piotr jest grzesznikiem. No, potrzebował upomnienia, to upomniałem, nie? Prawda? Pokazałem mu drogę, nie? Pokazałem mu drogę w tej konkretnej sytuacji, nie? W tej konkretnej sytuacji. Natomiast w ogóle to nie rzutowało na pozycję świętego Piotra w oczach świętego Pawła. I to właśnie to jest to ciekawe, zawsze mnie to porusza, nie? Że oni za życia, to jakby każdy miał swoją drogę,
jakoś tak się dogadali właśnie, święty Paweł też o tym wspomina, że tak się dogadali, że święty Piotr bardziej się zajmie Żydami, tymi pochodzącymi z judaizmu, święty Paweł bardziej poganami, chociaż to ostatecznie tak im do końca nie wyszło, bo w gminach chrześcijańskich, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli w parafiach, czy bardziej w diecezjach, które zakładał święty Paweł, bo w sumie jak tak popatrzeć organizacyjnie, to to, co święty Paweł zakładał w różnych miastach, to tak naprawdę w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, to raczej były diecezje. Nie? Tak, ustanawiał na czele każdej z tych gmin episkopa, czyli biskupa, chociaż w tamtych czasach episkop i prezbiter to za bardzo nie było rozróżnienia między tymi słowami. Także to tak trochę trudno to do końca przełożyć na nasze czasy, nie? Ale tak jakby chcieć, próbować, to właśnie święty Paweł zakładał kościoły lokalne, a kościół lokalny to w dzisiejszym rozumieniu tego słowa to jest diecezja, nie? Diecezja, która składa się z parafii, nie? Właśnie i w tych, że tak powiem, diecezjach, tych wspólnotach chrześcijańskich, które Paweł zakładał, no to tam były różne grupy ludzi, bo część się nawracała z judaizmu, część z pogaństwa, nie? I to widać w listach świętego Pawła, że to trzeba było ich nieraz godzić, że to nieraz były konflikty, prawda, no, takie nieraz śmieszne konflikty. Taki słynny konflikt jest w historii o datę obchodzenia Wielkanocy, nie? Bo ci pochodzący z judaizmu to chcieli obchodzić Wielkanoc konkretnie 14 Nisan. A 14 Nisan to przypada różnie, bo to jest 14 Nisan. Nisan to jest kalendarz księżycowy, to jest miesiąc, prawda, w kalendarzu księżycowym. I kalendarz księżycowy jakby tak się nie za bardzo przekłada na kalendarz słoneczny, którym kierowali się Rzymianie, poganie i którym my się kierujemy do dzisiaj. Dlatego Wielkanoc jest świętem ruchomym, bo tak szukamy niedzieli najbliższej tego 14 Nisana. Ten 14 Nisan to co roku wypada kiedy indziej w rozumieniu kalendarza słonecznego. No a z kolei pochodzący z pogaństwa, no, kierowali się kalendarzem słonecznym, chcieli obchodzić Wielkanoc, prawda, w niedzielę. Nie? No i później bywały takie jaja, przepraszam za sformułowanie, w tych pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich, że część wspólnoty miała jeszcze Wielki Post, a część wspólnoty już obchodziła Wielkanoc, nie? Znaczy Wielki Post. No jeszcze się przygotowywali do Wielkanocy, a część, prawda, już obchodziła Wielkanoc, nie? Takie właśnie były śmieszne wydarzenia, nie? I to pomału narosło do takiego konfliktu, że to nawet był taki konflikt, była taka grupa ludzi, oni byli nazywani kwatrodecymanie, czyli czternastkowcy, którzy się upierali konkretnie, że to ma być 14 Nisan i że to tak ma być. I co jest ciekawe, że w tym sporze kwatrodecymanów, ten spór to był pod koniec pierwszego wieku, że jeszcze w Efezie żył święty Jan. Nie? Inni apostołowie, w szczególności Piotr, to już nie żył, ale Jan jeszcze żył, nie? W Efezie, no, czy na wyspie Patmos, ale jeszcze żył święty Jan. I co jest ciekawe w tym sporze o datę Wielkanocy, w tym sporze, kiedy obchodzić Wielkanoc, konkretnie 14 Nisan czy w niedzielę, że nikt nie zapytał o zdanie Jana, apostoła, który osobiście znał Jezusa, ucznia umiłowanego, który spoczywał na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, który jako jedyny stał pod krzyżem i który jako pierwszy wszedł do grobu, prawda? Znaczy zaraz za Piotrem, nie? Prawda? Który był w grobie Jezusa, nie? Który spotykał Jezusa zmartwychwstałego przez całe swoje życie. Nikt nie zapytał o zdanie Jana, wszyscy odwołali się w tym sporze do papieża, do biskupa Rzymu. Zobaczcie, jakie już pierwsi chrześcijanie, jakie mieli świadomość autorytetu biskupa Rzymu. Że to jest ciekawa historia z tym sporem o datę Wielkanocy. Że właśnie w tym sporze, to mówię, to jest ważne, że to jeszcze co najmniej święty Jan jeszcze żył. Co najmniej on z grona apostolskiego jeszcze żył, jeszcze był żywy, nie? Jeszcze można było go zapytać, jakie jest jego zdanie. Nikt nie spytał o zdanie świętego Jana, tylko wszyscy, jedna i druga strona tego konfliktu, wszyscy odwołali się do biskupa Rzymu, chociaż to już był któryś z kolei następca świętego Piotra, teraz za mnie powiem, który... Jeśli tam świta Kalix, ale proszę mnie nie krzyżować, jeżeli to nie był Kalix, bo to ja w tej chwili nie pamiętam, to przyznaję oficjalnie, że nie pamiętam, który to już był następca świętego Piotra, bo oni tam dość szybko się zmieniali, bo to były czasy prześladowań, dość szybko byli zabijani w prześladowaniach. Kolejni właśnie następcy świętego Piotra na stanowisku biskupa Rzymu. Właśnie, że ten autorytet biskupa Rzymu był większy niż autorytet żyjącego apostoła, nie?
ciekawe. Warto na to zwrócić uwagę. Właśnie, ale idźmy do dzisiejszej Ewangelii, to jest 16 rozdział Mateusza, wiersze 13-19. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka, na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Właśnie, i co ja widzę w dzisiejszej Ewangelii, słuchajcie, no tam trochę już powiedziałem pewnych rzeczy, spróbuję się nie powtarzać. Natomiast tak, gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, i to jest ciekawe, co tam jest w okolicach Cezarei Filipowej, tak się wydaje, że to się wszystko wydarzyło w okolicach takiej miejscowości, która się nazywa Paneas, wtedy teraz Banias, taka miejscowość, tam w pobliżu było takie sanktuarium Bożka Pana. I to sanktuarium Bożka Pana to ogólnie takie urokliwe miejsce było, z tym, że to miejsce zawierało jakby takim centralnym punktem czci tego Bożka Pana. I to była taka szczelina skalna, według wierzeń takich popularnych tamtejszych, że to były wrota otchłani. Nie? Wrota otchłani, tam wrzucano ofiary z ludzi, z dzieci, prawda, do tej szczeliny skalnej, prawda, składano takie krwawe ofiary właśnie z ludzi, z dzieci też często temu bożkowi, że to były wrota piekieł. I teraz zobaczcie, Jezus wstępuje do otchłani. Nie? I teraz czym jest ta otchłań? To jest ciekawe. Jezus pyta, za kogo mnie uważają ludzie? Jakoś tak w moim rozumieniu, nie? W moim rozumieniu, tak jak ja patrzę na to pytanie, za kogo mnie uważają ludzie, to jest taka otchłań niedecyzyjności, nie? Że ja nie podejmuję moich własnych decyzji. Nie? Ja żyję w wiecznie, jak mnie tam kto nakręci, jak mnie kto podkręci, to ja w tą stronę daję się pchać. Nie? Ja nie mam własnych decyzji, nie? Nie podejmuję własnych decyzji, tylko tak jak wiatr dmuchnie, tak lecę. Nie? Że zobaczcie, dopóki ludzie trwali właśnie w decyzji, że się trzymamy Boga, nie? Trzymamy się Boga, trzymamy się Jego słowa, trzymamy się Jego miłości. Tu żyjemy wpatrzeni, tego chcemy, za tym idziemy, niech to nas prowadzi. To wszystko funkcjonowało. Nie? I teraz zobaczę grzech pierworodny, co ludzi utopiło w otchłani. Nie? Podważenie tego chce, podważenie tej decyzji, nie? Tej pierwotnej decyzji, że ja doświadczyłem, że wszystko zawdzięczam miłości Boga, ja chcę tej miłości. Nie? Ta miłość mnie stworzyła, ta miłość stworzyła dla mnie wszystko, co mnie otacza. Ja chcę tej miłości, chcę się trzymać tej miłości, chcę patrzeć w tą miłość, chcę słuchać tej miłości, chcę poznawać tą miłość, chcę być z tą miłością, chcę być kochany, chcę kochać. Nie? To jest to, co chcę. Nie? I teraz pierwszy ruch diabła, nie? Żeby zachwiać tym chcę, zachwiać decyzją, nie? Zachwiać wasze decyzją, zachwiać tym moim chcę. Nie? Zachwiać, nie? A czego ty chcesz? Zobacz, ty chcesz miłości, tak? Zobacz, jak ta miłość się traktuje, pożałować tego owocu, nie? Zobacz, ta miłość jest podstępna, ta miłość nie jest szczera, ta miłość się schowa dla siebie, ta miłość się skrzywdzi w ogóle, nie? Zawsze diabeł będzie wmawiał, że miłość mnie krzywdzi, że miłość jest ograniczeniem, że miłość mnie ogranicza, że miłość mnie uzależnia, prawda? Zawsze diabeł będzie takie argumenty wytaczał, nie? Że miłość mnie uzależnia, że miłość chce mnie czynić niewolnikiem, że miłość mnie ogranicza, że miłość się myli, że miłość jest nieszczera i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, że miłości nie wolno ufać, nie? Że miłość dzisiaj jest, a jutro to nie wiadomo, nie? I tak dalej, nie? Właśnie tylko, żeby mnie tu zniechęcić, zachwiać moją decyzją, zachwiać moim chcę, zachwiać moją decyzją, zachwiać, prawda? Jak już doprowadzi mnie właśnie do takiego rozwalenia, do takiej rozwałki, nie? Że już nie wiem, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz, że już nic nie wiem, nie? Że wszystko, w co wierzyłem do tej pory, wszystko, czego do tej pory się trzymałem, co dawało mi życie, szczęście, radość, nie? Światło, nagle wszystko to w moich oczach staje się niepewne, niejasne, podejrzane i w ogóle i podważone, nie?
I kiedy ja już jestem w stanie takiej rozwałki, o co w tym chodzi, doprowadzić mnie do stanu takiej rozwałki wewnętrznej. Dobrze, przepraszam, bo trochę będzie przeskok, bo braku prądu w międzyczasie, musiałem przerwać nagrywanie. Więc to jest tak, że doprowadzić człowieka do stanu takiej rozwałki, żebym pod wpływem tej rozwałki zanegował i zniszczył własnymi rękami wszystko, w co do tej pory wierzyłem. Wszystko, co mi dawało do tej pory życie, szczęście, sens, nadzieję, co mi dawało radość, nie? Tak, co mnie prowadziło w życiu, co było moim światłem, właśnie doprowadzić do tego, żeby światło w moich oczach stało się ciemnością, z którą trzeba walczyć, nie? Żebym uznał właśnie światło, prawdę, miłość za największych moich wrogów i tu uskierował całą moją wściekłość, prawda? Nie? Zobaczcie, że ludzie właśnie w takiej sytuacji lądują. Kiedy Bóg przychodzi, to oni widzą w nim wroga, przed którym trzeba się kryć. Jak już się nie da kryć, no to trzeba się jakoś usprawiedliwiać, bronić, tłumaczyć, nie wiadomo co robić, nie? Prawda? No i właśnie, doprowadzić mnie do takiej rozwałki, do takiej negacji wszystkiego, co do tej pory chciałem, wierzyłem, wybierałem, za czym szedłem, co mnie w życiu prowadziło, żebym ja stał się bezwolny, bezmyślny, utonął właśnie w takim kiślu, nie? Żebym wrócił do prochu, z którego zostałem wzięty, żebym stał się bezradny, bezsilny i wtedy ja wąż teraz ci powiem, co trzeba robić, nie? I to jest charakterystyczne dla węża, nie? Że on cię zawsze zostawi właśnie w rozwałce, w poczuciu winy, w wątpliwościach, w tym. I teraz ty musisz to wszystko ogarnąć, teraz ty musisz to... I to, co ciekawe, wąż zawsze będzie prowokował do tego, żeś skasował, uciął, urwał, zniszczył to, co do tej pory było dobre, nie? To, co do tej pory dobre. On ci przedstawi to dobro w jak najgorszych barwach i teraz ty musisz własnymi rękami zniszczyć. To jest odwrotność tego, co się dzieje w zwiastowaniu, że zobaczcie, że Maryja po czym poznaje Boga w zwiastowaniu, że Bóg mówi, ja to zrobię, ja przyszedłem, chcę zrobić dla ciebie coś dobrego i ja to wszystko zrobię, tylko potrzebuję twojej zgody. Nie? Tak działa miłość, to ja chcę się o ciebie zatroszczyć, ja chcę cię poprowadzić, chcę być twoim światłem, prawda, tylko potrzebuję twojej zgody, nie? Wszystko zrobię, nie? Uleczę cię, podniosę, wyniosę na ramionach z ciemności, której tylko potrzebuję twojej zgody. Wiecie, ja na przykład jestem egzorcystą, nie? Nawet wypędzenie złego ducha z człowieka wymaga zgody tego człowieka, że on chce, żeby tego złego ducha wypędzić. Właśnie to jest to, nie? Że cały obrzęd egzorcyzmu odwołuje się właśnie do wolnej woli człowieka, że on jest zniewolony, opętany, nie panuje nad swoim ciałem, nie panuje nad tym wszystkim, co się z nim dzieje, ale że w swojej woli nie chce tego i chce być wolny. No, miłość potrzebuje właśnie zgody, potrzebuje tego pozytywnego chcę, nie? Że ja chcę tego, co miłość dla mnie zrobi. Natomiast właśnie, ponieważ zły duch chce naszego zła, to musi zastosować pewne sprytne metody, żebyśmy mu pozwolili to zło zrealizować, a właściwie on stosuje takie metody, żebym ja to zło zrealizował w moim życiu. Ja. Właśnie do tego chcę mnie doprowadzić, bo zły duch nie ma takiej władzy, żeby zniszczyć moje życie. Bo moim życiem jest Jezus, jest Bóg sam. Nie? Życiem człowieka jest sam Bóg. Zły duch nie ma takiej władzy, żeby zniszczyć Boga. My niestety taką władzę mamy i to na krzyżu się pokazało, że jesteśmy w stanie zniszczyć miłość. Nie? Miłość, która przychodzi do naszego życia. On zawsze mnie nas prowokował, żebyśmy niszczyli miłość. Święty Augustyn powiedział, że będziemy rozliczeni z miłości, z tego, co zrobiliśmy z miłością. Zobaczymy miłość, prawda? Twarzą w twarz zobaczymy Boga, który jest miłością i będziemy z tego rozliczeni właśnie. No i właśnie, nie? I teraz ja jestem w rozwałce. Ja nie wiem, co robić. Ja w ogóle jestem pogubiony, nie? Wszystko zostało podważone, nie? I teraz właśnie, a co ten myśli, a co tamten myśli? W ogóle, nie? To takie są różne obserwacje psychologiczne, że na przykład znakomita większość ludzi będzie się utożsamiać ze zdaniem większości, tylko że zdanie większości jest oparte na tej rozwałce, nie? Bo większość jest rozwalona i większość szuka oparcia, nie? I tak szukają oparcia sami w sobie, dlatego właśnie my bez przerwy budujemy jakieś wieże Babel, nie? Próbujemy zbudować wspólnie coś, tylko że tak, wszyscy jesteśmy rozwaleni, nie? Właśnie, dlatego Jezus rozpoczyna ten dialog od pytania, co o mnie mówią ludzie, nie? Co ludzie mówią o mnie, nie? Czyli właśnie jakby to jest to dno otchłani, nie? Ja nie mam zdania. Ja nie wiem, czego chcę. I jakby moje zdanie to jest tylko to, co telewizor powiedział, co wyczytałem w internecie,
co ludzie powiedzieli, nie? To jest jedyne, co, na czym się opieram. Mówię, no to co moi ludzie mówią? Nie? Jakby schodzi do tej otchłani właśnie ludzkiej niedecyzyjności, bezradności, właśnie tej rozwałki, w której topi nas właśnie demon, nie? Właśnie w tym pogubieniu, rozwaleniu, prawda? I że my w tym rozwaleniu właśnie się tak kisimy jedni drugich, nie? Jedni drugich. I teraz właśnie o to chodzi demonowi, żeby mnie utopić właśnie w takiej bezradności, przeciętności, niejakości, w takim kiszu niejakości, nie? Bo demon wie, że to, co czyni mnie wyjątkowym, to miłość, która przyszła mnie kochać. To, co uczyniło mnie wyjątkowym w skali całego prochu ziemi. Cały proch ziemi jest właśnie jednakowy, nie? Patrzysz na te ziarnka prochu, nie dostrzegasz różnicy. Szary proch, szarość, nie? Szarość niejakości. Zobacz, jak nam to dolega. Szarość niejakości, nie? Szarość. I teraz to, co mnie wydobywa z prochu, z szarego prochu, z szarości niejakości, nie? Szarość, to jak ktoś się zajmował fotografią, to właśnie wie, że bardzo ważny w fotografii jest szary nijaki, czyli szary neutralny. Nie? Filtr szary neutralny albo kolor szary neutralny, że tutaj można wyłapać bardzo dobrze balans bieli i bardzo dobrze wyregulować odwzorowanie kolorów, jeżeli masz taką kartę w kolorze szarym neutralnym, szarym nijakim, właśnie, nie? Szarym nijakim. Szary nijaki. To, co mnie wydobywa z nijakiej szarości, to właśnie miłość, która przychodzi mnie kochać. Nie? To, co stwarza człowieka, czyni go osobą, wyjątkową osobą. To, że któreś z ziaren tych prochów zostało umiłowane przez Boga. Dlatego jak ja dam się sprowokować, żeby odciąć się od miłości, przestać karmić się miłością, zabić miłość, która przyszła mnie kochać, w oczach której jestem wyjątkowy, niepowtarzalny, która czyni mnie wyjątkowym i moje życie czyni wyjątkowym, miłość czyni moje życie wyjątkowym, miłość czyni mnie wyjątkowym, to, że jestem kochany. I teraz jak ja to zabiję, odetnę własnymi rękami, jak uda się mnie do tego sprowokować, to z powrotem utonę w nijakiej szarości. I właśnie to jest cel złego ducha, żeby wszystkim było tak samo źle jak jemu, nie? Bo zły duch nie może znieść, że ktoś ma, a ja nie mam. On nie widzi tego, że ja się mogę ruszyć, nie? Ja się mogę ruszyć, dać się kochać i też będę miał, nie? On woli zabić, nie? Tych, którzy się dźwignęli, tych, którzy dali się kochać, woli doprowadzić do tego, żeby zniszczyli miłość, utonęli z powrotem w szarości, niejakości, tak? Niż żeby tyłek ruszyć, nie? Tyłek ruszyć i zechcieć być kochanym, nie? Czy gdzie wściekał, zazdrościł, nie? I judził, podjudzał, nie? Bylebym tylko zabił to, co czyni mnie wyjątkowym, to, co czyni mnie istotą żyjącą, to, co czyni mnie osobą, czyli miłość, żebym zabił miłość, nie? Zobaczcie, udało się, nie? Ukrzyżowaliśmy Jezusa, okazało się, że zmartwychwstał, wrócił, nie? Tak przegrał szatan, nie? Że Jezus pokazał, że miłości nie da się zabić. Ale niestety szatan ma jeszcze jedną, taki jego oko, jeszcze się tu majta, bo właśnie ciągle może nas doprowadzić do tego, że my mimo wszystko tej miłości nie będziemy chcieli. Nie? Bo na miłość trzeba się zgodzić, miłość potrzebuje być przyjęta, miłość nie może wejść na siłę, miłość jest jakby w zawieszeniu, dopóki nie ma pozytywnej decyzji. Właśnie do takiego stanu będzie chciał nas doprowadzać szatan, do stanu niedecyzyjności. Ja nie podejmował decyzji, nie decydował, co ja chcę, w szczególności nie chciał miłości. Nie? Uciekał przed miłością. Właśnie pamiętać Adama i Ewę. Się chowają przed miłością, jak miłość przychodzi, to tylko tą miłość oskarżają w gruncie rzeczy. To są oskarżenia na miłość. Dlaczego zjadłeś owoc? Kobieta, którą ty postawiłeś przy mnie, ty ją postawiłeś przy mnie, to ty jesteś winny. Nie? A kobieta, no dlaczego zjadłaś? Wąż mnie zwiódł, a to jest twoje stworzenie, ty go stworzyłeś i on mnie zwiódł. Prawda? Czyli jakby wiecznie winny jest Bóg, nie? Wiecznie winna jest miłość. Nie? Właśnie to jest to, że diabeł chce w moich oczach zawsze zrobić miłość winną wszystkiemu, żebym ja właśnie nienawidził miłość, żebym ją zniszczył własnymi rękami. A wtedy zniszczę to, co czyni mnie cennym, wartościowym, wyjątkowym, to, co czyni mnie w ogóle istotą żyjącą. No i teraz ja, żebym znowu wrócił do życia, to potrzebuję, żeby miłość zmartwychwstała i wróciła. No i to robi Jezus, zobaczcie. Właśnie, teraz dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak Jezus nas wydobywa z tej otchłani niejakości, niedecyzyjności, niepodejmowania decyzji. Nie? Bo właśnie, żebym wszedł w relację miłości, w relacji miłości są konstytutywne decyzje. Nie? Miłość zasadza się na decyzjach, że Bóg podjął decyzję, że chce mnie kochać. Teraz czeka na moją decyzję, czy ja chcę być kochany, czy ja chcę tej miłości, nie? Czy ja chcę brać tą miłość. Nie?
że miłość potrzebuje być brana. Bierzcie, jedzcie, podejmujcie decyzję, nie? Że chcecie. Nie? To było tylko wtedy, kiedy ja zdecyduję, że ja tego chcę, to jestem szczęśliwy, że to mam. Jak tak, miłości nie wystarczy, że ja się tak biernie zgadzam, biernie poddaję. Miłość potrzebuje pozytywnego chcę. Bo to, że ja się biernie zgadzam, biernie poddaję, dalej nie czyni mnie szczęśliwym. No tak płynę z prądem. Nie? Dlatego jest zaczyna. No, zaczyna od takiego stanu rozwałki. Dobra, no to co tam o mnie ludzie mówią? No, na czemu, ku czemu nadstawiacie ucha? No, to. I teraz nagle strzał. Dobra, a co wy myślicie? Kim jestem dla was? Kim jestem dla ciebie? O, i dopiero tu się zaczyna relacja. To ja mogę wejść w relację z Jezusem, to ja mogę wejść w relację z Bogiem, to ja mogę wejść w relację z miłością, to ja mogę wejść w relację z drugim człowiekiem. Ja potrzebuję odzyskać tożsamość, ja potrzebuję zacząć podejmować własne decyzje. Ja, czego chcę ja? Kim Jezus jest dla mnie? Kim dla mnie jest miłość? Nie? Ile, jaką ma wartość? Nie? Patrzcie, to co tu już wczoraj się pojawiło, nie? Że dobra, tłumy się cisną na Jezusa, wszystko fajnie, nie? Teraz Jezus siada na łódkę, kto pójdzie ze mną? Dla kogo jestem wart tego, żeby podjąć ryzyko, nie? Dla kogo jestem wart tego, żeby pójść ze mną drogą w ogóle ryzykowną, po ludzku w ogóle wariacką? Dzisiaj Jezus idzie dalej. Dla kogo jestem wart tego, żeby pójść za mną, być ze mną, wziąć moją miłość wbrew wszelkiej ludzkiej opinii? Wbrew wszelkiej ludzkiej opinii. Zobaczcie, pierwszy wiek, pierwsze wieki, znaczy właśnie nie tylko pierwsze wieki, do dzisiaj, nie? Chrześcijanie prześladowani. Dlaczego? Bo chcę być kochany, chcę tej miłości, chcę być w relacji z miłością, która przyszła do mojego życia. Piotr ukrzyżowany głową w dół, Paweł ścięty. Dlaczego? Obaj mieli to samo doświadczenie. Miłość przyszła do mnie, kiedy byłem największym bankrutem, kiedy byłem u szczytu mojego bankructwa, nie? Święty Piotr, nie? Ta scena z tym pukaniem sieci, nie? Cisną się tłumy na Jezusa, tłumy, które szukają uzdrowienia, cudu, nauki, wszystkiego, nie? Chcemy coś od Jezusa. Cisną się, są gotowi go podeptać, nie? Jezus siada do łódki bankruta życiowego, nie? Święty Piotr sam wyznaje. Całe życie łowiłem, nic nie złowiłem, do niczego nie doszedłem. Przeciwnie, wszystko straciłem. Jestem na dnie. I teraz nagle ta porażająca prawda. I właśnie do mojej łódki, do łódki bankruta wszedł Jezus. I właśnie to jest to, że Piotr to dostrzegł, że to ja jestem wartością dla Jezusa. Że właśnie wtedy, kiedy byłem ogołocony ze wszystkiego po ludzku, to właśnie do mnie przyszedł Jezus, do mnie przyszła miłość. I Piotr to dostrzegł, to ja jestem wartością dla Jezusa. Paweł to dostrzegł, nie? Spotkał Jezusa, który najpierw objawił mu jego stan. Jezus nic nie zniszczył w życiu Piotra, właśnie Pawła. To jest właśnie to charakterystyczne dla miłości. Miłość nic w twoim życiu nie tknie, nie? Nie przyjdzie niszczyć, nie przyjdzie topić cię w rozwałce, nie? Ale wydobędzie prawdę. No, światło wydobywa prawdę, w jakiej sytuacji jesteś, nie? Zobacz, jak się zapędziłeś. Paweł pod Damaszkiem, patrz, jak się zapędziłeś, gdzie doszedłeś, nie? Jezus, Paneas, nie? Zobaczcie, w jakiej otchłani jesteście. No, w jakiej otchłani jesteście? Nie potraficie nawet odpowiedzieć na proste pytanie, czego chcecie. W jakiej otchłani jesteście, nie? I teraz ja chcę was poprowadzić, ja chcę was przywrócić do życia, ja chcę wam wszystko dać. Nie, to jest charakterystyczne dla miłości. Miłość zdiagnozuje, a później powie, chce ci to leczyć, chce cię dźwigać, chce cię poprowadzić, chce cię uczynić rybakiem ludzi. Piotr to zobaczył, nie? Zobaczył w Jezusie, nie? Jaką ja mam wartość. Właśnie to mu pomogło. To bankructwo życiowe, to, że ja nic nie mam, nic nie złowiłem, do niczego w życiu nie doszedłem. Jestem ogołocony ze wszystkiego i właśnie taki jestem wart miłości w oczach Jezusa. To trzeba zauważyć. To. Że to ja jestem wart miłości. I to jest właśnie charakterystyczne dla miłości prawdziwej, nie? Że miłość płatna, czyli nieprawdziwa, fałszywa, czyli egoizm, nie? To będzie tylko wypominać, nie? Do niczego nie doszedłeś, nic nie osiągnąłeś, co ty sobą reprezentujesz, nie? Prawda? Ja będę musiał wiecznie w tej fałszywej miłości czymś płacić, bo jak tylko nie zapłacę, to właśnie, nie? To ty taki, owaki, sraki, nie? Natomiast miłość prawdziwa
miłość prawdziwa, owszem, wydobędzie prawdę, że ja popełniam błędy, ale jednocześnie powie, ja właśnie chcę, przychodzę dlatego, że popełniasz błędy, dlatego, że nic nie osiągnąłeś, dlatego, że do niczego nie doszedłeś, właśnie dlatego wchodzę do twojej łódki, dlatego przyszedłem do ciebie, dlatego zstąpiłem, bo nie mogę już patrzeć na udręczenie mojego ludu w Egipcie. Dlatego przyszedłem, nie? Dlatego przyszedłem do ciebie, Piotrze, że jesteś grzesznikiem. Właśnie dlatego przyszedłem, że do niczego nie doszedłeś i chcę teraz cię wziąć na ręce, chcę cię wziąć za rękę, chcę cię poprowadzić, chcę cię uczynić rybakiem ludzi. To ja chcę ci pomóc. Nie chcę ci wypominać, ale chcę ci pomóc, nie? Chcę cię poprowadzić. Właśnie, tylko miłość potrzebuje decyzji. Kim jestem dla ciebie? No czego chcesz, nie? Co ty sądzisz o mnie? Ty. Ja chcę się spotkać z tobą. Nie zasłaniaj się za parawanem tego, co mówią inni. Chcę spotkać ciebie. Czego ty chcesz? Właśnie, tutaj jest rozmowa Jezusa z tą Samarytanką, gdzie właśnie w tej rozmowie widać, jak Jezus kopie studnie właśnie w jej sercu, że się dokopać jej fundamentalnych pragnień. Nie? Czego ty tak naprawdę chcesz? Nie co cię wpędził świat, prawda, opinie ludzkie, nie? Bo wypada, bo nie wypada, bo świat uważa, że to jest warte, tamto nie warte, że coś tam, że trzeba tamto i coś tam i w ogóle i kupę skrupułów i poczucia winy i wątpliwości i nie wiadomo czego i fałszywych wartości, fałszywych rad i w ogóle, nie? Ta rozmowa z Samarytanką jest ciekawa, bo jest tak, siedzi z nią, rozmawiam i słuchaj, ale do czego doszłaś, nie? Właśnie Jezus takie fajne zdanie do niej wypowiada. Idź przyprowadź męża, nie? On mówi, nie mam męża. Jezus mówi, no właśnie, nie? Miałeś już 6, nie? A ten, który jest twoim mężem, teraz też nie jest twoim prawdziwym mężem, nie? Tak, Jezus wydobywa prawdę, w jakim stanie jesteś, nie? A właśnie do takiego przodu chce cię poprowadzić, tylko potrzebuje twojego, chce. Twojego. Wyjdź za parawanu skrupułów, poczucia winy, za parawanu opinii takiej, srakiej czy owakiej, nie? Za parawanu tego, co myśli świat, co myślą ludzie, nie wiadomo kto co myśli. Wyjdź za tych wszystkich parawanów, odłóż to na bok, sięgnij do swojego serca. Czego ty chcesz? Kim dla ciebie jestem? I dopiero tu się zaczyna dialog, nie? Dopiero tu się zaczyna dialog. Zobaczcie, że właśnie, Piotr mówi prawdę o Jezusie, nie? Ty jesteś Mesjasz, Chrystos, ten Chrystus, na którego czekaliśmy. Dlaczego ten? Jesteś Synem Boga żyjącego. Przyszedłeś przywrócić nam życie. A życie właśnie polega na decyzjach. Życie polega na miłości. Życie polega na odkrywaniu, że jestem kochany i na odpowiadaniu, że tak chcę. To co Maryja, to jest właśnie fundamentalny dialog. Nie? Ja ci dzisiaj proponuję życie. Chcę, niech mi się stanie według twojego słowa. Proponuję ci dzisiaj siebie. Tak, chcę, biorę ciebie, nie? Bo dla mnie jesteś wart przyjęcia. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Miłość to właśnie jest dialog. Nie? Miłość przychodzi, proponuje, chcę to ci dać, chcę dać ci to, chcę to dla ciebie zrobić, chcę tu cię poprowadzić, tu cię chcę leczyć, prawda? Tu chcę cię ucieszyć, takim chcę cię uczynić, prawda? Chcę dla ciebie, chcę tego, chcę dla ciebie, nie? Chcę to wszystko robić dla ciebie, chcę cię kochać, nie? I dla Boga miłość to jest właśnie konkrety, nie? Że ja chcę konkretnych rzeczy dla ciebie, ja to zrobię, tylko potrzebuję twojego chcę. Potrzebuję tego, że ty chcesz, że w to wejdziesz, nie? Właśnie, nie? Prawda? Tylko, że okazuje się, jak mówi Jezus, ciało i krew tego nie objawiają, nie? Że mówi Ojciec Niebieski, nie? Ojciec Niebieski i to właśnie to jest ten Ojciec Niebieski, nie? Który mieszka na dnie ludzkich serc, nie? Ojciec Niebieski, który jest architektem ludzkich serc. Właśnie dlatego to jest takie ważne, dokopać się do swojego własnego serca, do siebie, nie? Wykopać się właśnie, dać się wyprowadzić, nie? Tylko pozwolić Jezusowi, pozwolić miłości, żeby mnie wyprowadziła z tych wszystkich właśnie wątpliwości, skrupułów, tego całego hałasu, nie? Opinii takich, srakich czy owakich, z tych wszystkich słów, zdań budzących wątpliwości, podważających wszystko, budzących poczucie winy. Zobaczcie, Maryja nigdy temu nie wierzyła. Nigdy temu nie wierzyła. Na dnie serca, w sercu rozważała wszystko. Nie?
Dać się wywalić. I to jeszcze, gdzie jest błąd? Bo jak się dam wywalić z serca i dam właśnie się utopić w całym tym hałasie skrupułów, poczucia winy, wątpliwości, opinii takich, srakich i owakich, nie? W takiej całej ciemności, to co ciekawe właśnie, to jest ta tragedia, nie? Że jak przychodzi światło i próbuję mnie z tego wyprowadzić, to jeszcze najbardziej będę wrogiem tego światła. I to jest to, co powtarzam w kółko. Nie? Przyjrzyj się, jak jesteś w ciemnościach, w rozwałce, w otchłani, to przyjrzyj się, kto w twoich oczach jest twoim najgorszym wrogiem. Nie? To będziesz wiedzieć, kto jest twoim najlepszym przyjacielem, przez kogo Jezus do ciebie tak naprawdę przychodzi. Nie? Jak jesteś w ciemnościach, w rozwałce, to przyjrzyj się, komu jesteś gotowy najbardziej wierzyć, to będziesz wiedzieć, przed kim się chronić. Bo jeżeli ciemność prowokuje cię, żebyś słuchał właśnie tam, to znaczy, że ciemności to pasuje, żebyś ty słuchał właśnie tam. To znaczy, że czas stamtąd wiać, bo jeżeli coś pasuje ciemności, to czas stamtąd wiać. A jeżeli ciemność będzie największym wrogiem zwrócenia się w tamtym kierunku, jeżeli ciemność będzie ci wmawiać, że tam w tamtym kierunku jest największe zagrożenie, to właśnie tam się trzeba przyspawać. Bo jeżeli ciemności coś nie pasuje, to znaczy, że to jest najlepsze dla ciebie. Właśnie, najlepsze dla ciebie, ale to właśnie to w dzisiejszej tej Ewangelii to ciągle mi to pobrzmiewa. Ty za kogo mnie uważasz? Dla ciebie kim jestem? Jakie są twoje decyzje? Czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Nie ludzie czego chcą, świat czego chce, skrupuły, wątpliwości, nie wiadomo co, ciemności. Ty czego chcesz? A ty nie jesteś dzieckiem ciemności. Ty jesteś dzieckiem światłości, jesteś utworzony przez Boga, w którym nie ma cienia zmienności, w którym nie ma żadnego cienia. Boga, który jest Ojcem Świateł. Ojcem Świateł. Jest, nie jestem dzieckiem Boga, tu przyszedł nam przypomnieć Jezus, naszą prawdziwą tożsamość. Nie jesteś dzieckiem ciemności. Dlaczego słuchasz ciemności? Jesteś utworzony przez Boga, który jest światłością. Tu szukaj, tu się przebijaj. Nie wiesz ciemności, bo nie jesteś dzieckiem ciemności. To nie ciemność jest twoim ojcem. Twoim ojcem jest Bóg, który jest miłością, który jest światłością. To miłość, to światło daje ci życie. A nie ciemność, prawda? Ciemność odbiera ci życie. Przyjrzyj się, co się dzieje w ciemności. I teraz właśnie zobaczcie, ostatecznie to Jezus objawia Piotrowi jego prawdziwą tożsamość. To tylko miłość, w jakim ja jestem. Piotr we własnych oczach jest bankrutem, grzesznikiem, który nie zasługuje na nic. I teraz dopiero, kiedy Piotr odrywa się od wpatrywania się w siebie, zaczyna być z Chrystusem, być z miłością, wpatruje się w miłość, dopiero w miłości znajduje swoją prawdziwą tożsamość. Szymonie, synu Jana, Szymonie bankrucie, w moich oczach jesteś Piotrem, jesteś skałą, na której ja zbuduję Kościół. Ja zbuduję Kościół na tobie, ja cię uczynię skałą, bo w moich oczach taki jesteś, ja ci to pokażę. Pokażę ci, jaki jesteś naprawdę i na tobie zbuduję mój Kościół. To ja cię takim uczynię, bo taki jesteś w moich oczach, w oczach miłości. W oczach miłości. Tylko daj się kochać, daj się poprowadzić miłości. Chciej miłości, chciej miłości. Spytaj się, czego ty chcesz. Nie czego chcą twoje skrupuły, poczucie winy, wątpliwości, nie czego chcą inni ludzie. Ty czego chcesz. To jest fundamentem każdej relacji, w szczególności relacji z Bogiem. Na tym polega relacja miłości, że to ja odpowiadam na pytanie, czego ja chcę, ja. Nie moje namiętności, pożądania, inne rzeczy. Nie wątpliwości, ciemności, skrupuły, prawda, opinie takie, srakie czy owakie. Ja czego chcę, nie? Ja. Ja potrzebuję stanąć przed miłością jako ja, czego ja chcę. I odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja chcę. I to mnie czyni niepokonanym. Dopiero kiedy ja powiem tak, ja chcę, nie? Ja chcę, to wtedy jestem niepokonany. Zawsze jak się dam zwabić właśnie na ten poziom, od którego Jezus startuje, z którego chce nas wyprowadzić, właśnie na ten poziom skrupułów, wątpliwości, albo ten powiedział to, a tamto, a to coś tam, a tu w telewizorze powiedzieli, a tu w internecie powiedzieli, nie? Prawda? Dopóki strzegę tego, na co się zdecydowałem, że ja chcę tego, co mi zaproponowała miłość. Tego chcę, nie? I za tym idę, nie? To jest moja potęga, nie? Trwanie w decyzji.
Dlatego Jezus pyta się o decyzje. Jakie są Twoje decyzje? Twoje. Nie? Właśnie. I to się okazuje, że człowiekowi bardzo trudno jest samemu wyjść właśnie z tej otchłani niejakości, nie? Właśnie z tej otchłani rozwałki. Nie? Potrzebuje modlitwy, potrzebuje Jezusa, dlatego potrzebujemy się ciągle modlić, pochylać nad Słowem Bożym, spotykać Jezusa. Nie? Dlatego potrzebujemy być w relacji z miłością. Nie? Dlatego właśnie, tak jak mówiłem wczoraj, zły duch zaatakuje najbardziej wtedy, kiedy ja trochę z tej relacji wyjdę. Nie? Czy zawsze jemu chodzi właśnie tak zachwiać tą relacją. Że ja się trochę cofnął, trochę zwątpił, trochę zachwiać moją decyzję. Jak już zachwieję moją decyzję, to tam są szpary, przez które się coraz bardziej sączy, jątrzy, prawda, coraz bardziej mnie oddala, coraz bardziej topi mnie w skrupułach, w wątpliwościach, w poczuciu winy i wreszcie atak. Nie? I teraz zabij miłość. Nie? Zobaczcie, tak wygląda historia życia Jezusa. Nie? Że coraz więcej skrupułów, wątpliwości, jakichś takich absurdalnych zarzutów wobec Jezusa, nie? Zgorszenia Jezusa, nie? Prawda? Nie? Że jak można tak kochać? To w ogóle nieludzkie, to niczego niepodobne, to gorszące, bo dotyka jawno grzesznic, bo się spotyka z grzesznikami, z tymi, z celnikami, to w ogóle to publiczne zgorszenie się je, nie? Prawda? Bo z tym zjadł, z tym się spotkał, tego dotknął, nie? Tamtej pozwolił się dotykać, nie? No dramat. Na krzyż z nim. Tak to właśnie wygląda. Dlatego właśnie Jezus wydobywa nas z takiej gadki, nie? I chce wejść ze mną w dialog. Ze mną. Miłość chce wejść ze mną w dialog. I miłość zawsze ta, czego ty chcesz. Bo zobacz, co ja ci proponuję. Zobacz, co ja ci proponuję. I ja to dla ciebie zrobię. Zrobię. Bez względu na koszty. Jak trzeba, to przejdę przez krzyż i grób. I zmartwychwstanę i zrobię to dla ciebie. Ja to dla ciebie zrobię, bo dla mnie jesteś tego wart. Dla mnie jesteś tego warta. Ja to dla ciebie zrobię. Tylko czy ty chcesz? Ty. Właśnie. To miłość mówi prawdę. To miłość wie, kim jestem, bo miłość mnie stworzyła. Nie? I kiedy ja przestanę patrzeć w miłość, zapatrzę się właśnie w takie różne gadki, skrupuły, nie wiadomo co, gdy przestanę patrzeć w miłość, to przestanę wiedzieć, kim jestem i wtedy wszystko poleci. A miłość przychodzi zawsze mi przypomnieć, kim ja jestem. Szymonie, synu Jana, Szymonie bankrucie, we własnych oczach jesteś bankrutem, a w moich oczach jesteś skałą, na której ja zbuduję mój kościół. Zobacz, jakie zderzenie. Dlatego Piotr był nie do oderwania od Jezusa. Właśnie skalistość Piotra polega na tym, że on był nie do oderwania od Jezusa. Cokolwiek się zdarzyło, on do Jezusa wracał. Kiedy tylko otrzeźwiał, obudził się, nie? To gdzie jest Jezus? Jezus, Jezus. Nie? Panie, gdzie pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Nie? Jezus. I to go czyni skałą, że on jak jojo, prawda, wraca do Jezusa. Nie? Tak, owszem, daje się zwieść, daje się, ale jak jojo wraca do Jezusa, do miłości, która mnie stworzyła i która mi dała wszystko, bo ja po ludzku straciłem wszystko i właśnie wtedy przyszła do mnie miłość, kiedy po ludzku straciłem wszystko, ja się tej miłości nie puszczę, bo ja chcę, bo ta miłość dała mi wszystko, ta miłość mnie stworzyła na nowo, dała mi nowe życie, prawda? Możecie mnie krzyżować głową w dół, prawda, ale ja się tej miłości nie puszczę, bo ta miłość dała mi wszystko, nie? Właśnie, to jest potęga świętego Piotra, bo ja chcę tej miłości, która przyszła do mnie, kiedy nie miałem nic i umiłowała mnie, kiedy nie miałem nic. I ja wiem, że ta miłość kocha mnie, nie coś ode mnie, tylko mnie, nie? Tylko mnie kocha. Przekonałem się na dziedzińcu arcykapłana, że ta miłość mnie kochała nawet wtedy, kiedy się wyparłem tej miłości. Nawet wtedy, kiedy się wyparłem tej miłości, Jezus nawet wtedy patrzył na mnie z miłością. I przyszedł na ten dziedziniec arcykapłana, dał się upokorzyć, dał się pobić, byle tylko mnie nie zostawić, nie opuścić. Nie? Dał się oskarżyć o absurdalne rzeczy, by tylko mnie nie zostawić. To święty Piotr to widział. To teraz chodzi o to, że każdy z nas to zobaczył. Dobra, koniec. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.